Do wdmuchiwania użyłem peszla, do którego przykleiłem taki pistolet. On jest na sprężone powietrze. W ten sposób do środka obklejam power tape'em. Tu była rura, która zasysała bezpośrednio z worka z granulatem. I teraz tak, taki kompresorek słabo dawał radę. Dawało radę, ale co chwilę trzeba było się zatrzymywać, żeby się nabił, bo za mało powietrza było i za małe ciśnienie. Użyłem większego, tam 200-litrowego z dużo większym zbiornikiem i z dużo większym ciśnieniem. Tam się udawało chyba do 8 atmosfer go nabić i wtedy szło tak, jak za chwilę będzie widać na filmie. Teraz taki ze styropianu zbudowany już, trwa zapełnianie granulatem. Tak to wygląda na dole z kompresora. Wykorzystany peszel do kabla. Tu są jeszcze przewodnie usadzone, tutaj jest nawiew do córki do pokoju. To trzeba tu ułożyć niestety. Ten niebieski to jest do nadmuchu styropianu. Tam jest nadmuchiwane. I w takim sarkofagu to się robi. Tutaj się klei. Tam już jest podklejone i zapełnione. Ogólnie to jest od dołu 20 styropian, potem są rury, czasami są dane jeszcze w środek, jeżeli dało się radę, no to jest wspiro, które jest owinięte dziesiątką wełną, to już tak tip-top, a te, które są, nie dało się ich jak gdyby docieplić, to są po prostu, będą zasypane około, lekko licząc, 40 cm styropianu musi być tego granulatu i jeszcze przykryte będą od góry tym i musi być wysypane w opór. Najgorzej będzie tam wejść, ale tu mam przejście, tylko teraz mi zastyga ten styropian. Takie przygody. Tam będzie największy bałagan, bo tam są nawiewy i czerpnie i skrzynki nawiewne i wyciągowe. Więc tam będzie odpyty zasypywania, ale na zasypywanie idzie lepiej niż myślałem. Z tym odkurzaczem kompresorowym idzie naprawdę okej.